Halo, halo, kłania się Stachu. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka przygody z grą Assassin's Creed Valhalla. Jak zapewne kojarzycie, w poprzednim odcinku chodziłem i szukałem miejsca pod browar. Tutaj. Kompletnie daleko, nie wiadomo co, a ten wskaźnik jakiś taki ruchomy. Nie wiadomo o co chodzi. Chyba jest to błąd w grze. Dlatego wróciłem sobie do naszej krótszej przystani i stwierdziłem, że tutaj co nieco rozbuduję. Zajrzę do mojego schowka, tam gdzie jest lista rzeczy, które powinienem rozbudować, i coś sobie z tego rozbuduję. No i w ten sposób prawdopodobnie osiągnę wyższy poziom rozwoju osady, przez co będę mógł założyć hodowlę krów, bo to jest jedno z zadań w ramach Święta Jule. Także taki jest plan. Zatem oczywiście zapraszam do oglądania. Zapraszam także do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza, będzie mi bardzo miło. No i gramy, idziemy do tej naszej skrytki, tego naszego. A co to tutaj jest? Do tego naszego pokoju, gdzie jest lista rzeczy do. Tu jest jakaś beczka. Czekajcie, bo. Gdzie ja jestem? Dobrze, no to jest. Trzeba przystać. Tam jest. Tutaj coś mi miga na zielono, ale to jest jakieś zadanie dodatkowe. Aha, tu tutaj jest chyba chata tych łowców. Czyli na wilki tam by trzeba było iść. Beczka. Co to jest ta beczka? W mordę! No w mordę, browar! No nie! No ale jak? Się kurna naoziłem jak głupi za tym tam z... No szlak by to trafił. Nie, wiecie, idę pogadam. Tu jest browarnik? Jest w ogóle ktoś? A tu jest Tekla chyba, tak? Da się z nią pogadać? Czy się nie da z nią pogadać? Tu się nie da. No jas w dupę. No. Ale mi teraz. Podniosło ciśnienie, dziadostwo. Złaziłem kurna taki kawał. A, moje słabe serce. Dobra. Browar. Interakcja. 45 za materiały. Te surowce i zostanie jeszcze coś. Chciałem chyba koszary. Dobra, coś tam jeszcze trzeba będzie zbudować. No ja pierdykam. No nie! No po prostu nie, no przecież. No jest browar, no. W mordę przecież. No jest trzeci poziom osady, tak? Ilość budynków? Albo jedno, albo drugie. Okej, poziom trzeci, osady. No zobacz no. Zadanie ukończone. Zbuduj bro, no. Jasna cholera. Ktoś przybywa, ktoś przypływa. Tak dobrze słyszałem, że ktoś, ten róg się odzywa. Żeby nie znowu jacyś wrogowie. Co to my tu mamy? Zadania. Nowy dom, niszczenie zakonu, kłoty, mądra przyjaciółka. Sprawę zaginionego piwa. Mamy jakieś zadanie. Dobra, załóż hodowlę bydła. Zbuduj hodowlę bydła, tak?
Tylko gdzie? Kurde, żeby się nie okazało, że znowu gdzieś będę musiał nie wiadomo co. O, moje słabe serce. Tu ktoś przybył? No dobra, rzucimy gałą. Co to tu się stało? Falka, a co to za zadanie? To w ogóle jakieś zadanie jest? Co to my tu mamy? Mądra przyjaciółka. A to jest zadanie takie? Jest mądra przyjaciółka, rzeczywiście. Powitaj Falkę w osadzie. No okej. Okay. W drodze wyjątku, no... Ale mnie ten browar to mnie naprawdę... Ah, dobra. O, oddychaj. I gramy. Oh dear. It feels like it's been so long. Valka, my friend. You're most welcome here. Are you well? Better than well. I am present. And your mother? My mother has found her peace at last. She walks through a world seen only in dreams and will forevermore. That is all any of us can hope for. Indeed. Come. How was your passage? Exhilarating. The waves and the wind were... We flew like seabirds. And how are you? In spite of your stoic look, there is a brightness in your eyes that warms me. It may be a kind of hope. A settlement is growing. The people are happy and I am... Looking forward to more. And your visions? They come and go. But leave all that aside. Let me help you with your things. This way. We found a fine spot for you at the foot of the hill. Pomóż Falce, tak, dobrze. Every hour we traveled, podnoszamy. I tried to conjure in my mind some vision of this place. And how close were you? I saw the trees and the water and the rolling hill. Do jej nowego domu, ciekawe, gdzie jej nowy dom będzie. It is a magnificent and calming color. A balm for sea-salted eyes. Valka! Gods above, what brings you? Hope there isn't a curse on the settlement or some such. The only curse on this place is their great lout of a blacksmith. It is a rare feeling to travel across the sea and still find oneself at home. This place feels powerful, alive. Do you foresee great things for us? No need for foresight. I feel it in my heart. Falka pewnie będzie. Myślisz koło Randwi. What took you so long to follow? Wanted to ensure the place was up to snuff. We must talk again soon, Randvi, once I'm settled. And before my arms fall off, what is this I'm carrying? My heaviest reagents, of course. Lead, whalebone, flecks of gold. Put this one to honest work. That is what I like to see. All these people you have brought here. This life you have built on these stranger shores. Does it please you? It does. To know that I have built this place and kept these people safe is a gift. You speak first of yourself when I ask this question, which says more than you intend, I think. Oj, ten browar. Good day. And who is that fellow? Octavian. A strange man. I think you'll like him. You see there? Będzie mnie ten browar jeszcze. Tell me about your visions. They are as they have always been. Little has changed, save their clarity. With every return, the things I see feel less like dreams and more like memories. And does the old father still appear before you? From time to time, yes. He speaks to me as well, but it feels mad to say such things aloud. I understand. You can put those just there, thank you. Tu będzie namiocik naszej. Dobrze, cel musi być na ziemi. Wiem, że cel musi być na ziemi. Okej. Okay. Będzie namiot szamanki. And here we are.
Lovely, just as you promised. As soon as I am set up here, we can return to the matter of your visions. Valka, please. You are touched, Eivor. A conduit for godly tidings. Please, let me help. I may know a way to clarify these visions. An elixir that may open the door of your mind into the realm of the gods. If you think it would help, I can finish your home myself. Only give me some time. I would be grateful. Thank you, Eivor. Of course. And welcome home. Okay. I dwa punkty umiejętności. Bardzo ładnie. Jak to się będzie nazywało? Będzie się to nazywało chata wyroczni. Okej. Teraz trzeba podążyć do naszego biura. Do naszego biura. W naszym biurze odkryjemy prawdopodobnie... A kto to tutaj? Jakiś młody? Co jest? Knut, what are you doing in here? Oj? Eivor, we need your help. Who's we? Sylvie and Ira are in trouble. We went into the woods and... No jasna cholera. There's no time to explain. You need to come with me. Are they all right? No, they're hurt and badly. Take me to them. No patrz. No idziemy, no bo przecież... Idź, mały. Where are they? Not far. We need to hurry. To hurry, hurry, mały. Hurry, hurry. Ciśnij tam do tego lasu. What happened? Are they still in danger? Not if we get there soon. Which way now? This way. We're almost there. Come on, Eivor. Can't you run any quicker? Knut, you have to tell me what has happened. I can't. You won't understand. Even if I do, just trust me. Gdzieś pozwy dzieciaki do chaty. Coś im się... You did it! You brought Eivor! Good work, Knut! What is this about? Sorry, Eivor. We had to trick you. But it wasn't my idea. It was Iris. Lying is not a good way to get my attention, children. But we found a dog that needs your help. She's caught in a trap down there. We thought you wouldn't come if you knew it was just a dog. Oh, that is not the sound of a dog, Ira. That is a wolf. But a wolf is a kind of dog, yes? My mother told me that. Of course it's a kind of a dog. Listen to that sound. Pure dog. Eivor, if you won't help us free her, we must do it ourselves. There is no need. Let me see what I can do. We must help her. Oh, dzieciaki. No, może nie wilka, tak, ale... Że gdzie on niby jest schowany, czy uwięziony? No jest. Chodź tu, chodź, chodź, dziku. Dzikun, chodź tu. Ciekawe, ciekawe, dobra. To ci dopiero ciekawe. Się okaże, że... Nie. O, tutaj. Się okaże, że dzik to był myśliwy zaklęty
A co to tutaj? To był myśliwy zaklęty w dzika. Taki głupi żart. No dobra, zobaczymy. Otwieramy. I'll free that wolf and pray to Tyr that I need to slay it in front of the children. Dobra. Interakcja. The table is set. He never made it home. At least his end came quickly. O, jakaś notatka. Czytamy. Dziennik myśliwego Raz. Żaden sojusz z dzikusami i przybyszami z Zamorza nie zapewni nam bezpieczeństwa. Pomimo mych ostrzeżeń zapraszają obcych wikingów do naszej wioski i zadają się z tymi degeneratami. Niech ich piekło pochłonie. Powiadam, jeśli otworzą przed tymi ludźmi swe bramy, zamkną je dla mnie. Będę szczęśliwszy samemu i bezpieczniejszy niż w tym chaosie, który rozpętali. Okej, czyli myśliwemu się nie podobało. Myśliwemu się nie podobało, co tutaj się dzieje. Tutaj, aha, tu się świeczki palą, dobra. Tutaj tak, tutaj coś jeszcze jest? These skulls bear teeth marks. The wolf must have helped him take them down. O, czyli może wilk oswojony. Zobaczymy. Może wilk oswojony. Interakcja. The man liked his trophies. At least he leaves that legacy. No dobrze. Easy. Easy. Jeszcze jedna notatka. Dziennik myśliwego 2. Szczeniak, który się tu kręci i żebrze o resztki, to przyzwoity pies, myśliwski. Zabiłem w życiu więcej wilków, niż jestem w stanie policzyć, ale ta mała, zdaje się, spędziła już tyle czasu z dala od swojej watachy, że zagubiła swe najdziksze i najokrutniejsze instynkty. Jeśli będę z niej miał pożytek, być może nawet nadam jej imię. Okej. Pytanie, czy tu znajdziemy jakieś wskazówki odnośnie imienia? Przypuszczam, że się nie da. Otwórz klatkę, no dobrze. Wait! Easy now! Deceived by children and shouting at wolves. I was a warrior once. No dobra, wyjdź z chaty. Are you alright? Did you see the wolf? Yes! You freed her! You're amazing, Eivor! But she ran away and didn't even say thank you. She's going back to her family, maybe. Her mom and dad were probably very scared. Or her wolf husband. Maybe her wife. We don't know. But we do know it's time to get you three back to the settlement before your parents think you were eaten by wolves. Oh, all right. Chin up, Knut. You were very brave today. All of you. In future, you should not be exploring the woods alone. You understand? But you go off on your own all the time. Because I am very wise, and you have a lot to learn. Yes, but there are three of us. That balances everything. That is not quite how it works. Dobra, dzieci do osady zapraszamy. Right. Thanks to our hero, this dog wolf. Dwolfka. What? Dwolfka. It's like dog wolf. No, I don't like that at all. We should name her Mouse. That makes no sense. I think we should call her Chewy, because she chews things. What do you think, Eivor?
No i ale i co? Dobra, nazwijmy ją chociaż to jest niby ona, tak? Ale niech będzie ząbek. Chewie, I suppose. Good as any other. She's our best friend. Now, we need to get home. All five of us. Fine. We only wanted to have an adventure like you, Eivor. And we did! And we got a new friend! Part of adventuring is learning a good lesson. Did you know that? Yes, the boring part. Jeszcze gdzieś jakieś wilcy? Well, have you children learned anything about wild animals today? Maybe. Yes, befriend them at any cost. They are perfect companions and very kind. My mother always told me to avoid wild animals. Shows what she knows. How about we think quietly on what we have learned, just until we get home? Dobrze. Jesteśmy prawie w domu. O, jesteśmy w domu. Quite fond of you. I know she is. We saved her. She'd be rotting away by now, just like that boar you killed, Eivor. You saw that. We see everything. Let's not tell your parents, all right? Now, scamper off home and take your new friend with you. A jest już przyjaciel człowieka, nowa zdolność. Okej. Okay. No fajnie, fajnie. O, i znowu dwa punkty. Kurde, jak te punkty lecą. Dobra, zobaczymy, co my tutaj mamy w takim układzie w zdolnościach. No, nie tutaj. Tutaj. Najlepszy przyjaciel człowieka. Szczujesz przeciwnika swoim wilkiem. To teraz ten wilk będzie ze mną chodził? Chyba niekoniecznie. Dobra, co ja miałem? Miałem iść tutaj. Znowu, kurczę, pół odcinka zleciało na jakimś badziewiu. Dobra, miałem iść do naszego biura. I w biurze zobaczyć... A, nowe rzeczy są. Chata wyroczni, kartograf. Przecież, kurde. Postaraj się jak najszybciej zapewnić im miejsca do pracy. Chata wyroczni, kartograf. Kartograf to, żeby mapy można było lepsze mieć. Falka chciałaby jak najszybciej mieć własne cztery kąty. Jestem pewna, że znajdziemy w niej źródło proroczej mądrości, a może nawet coś więcej. W każdym razie brzmi to ciekawie. Pomów z nią. Oprócz tego możemy rozwinąć nasze zaplecze związane z ucztami i rozrywką. Hodowla bydła, gospodarstwo rolne, hodowla drobiu, chaty dla Alvisa i Holgera. Nie pamiętam, kto to jest, Alvis i Holger. Nie ma to generalnie większego znaczenia. Teraz tak, zadania. W snach to jest o falce. Tak, załóż hodowlę bydła. No, wypadałoby to zrobić, tylko trzeba się zorientować, dokąd to. Serio? Chyba nie tam. Nie no, jest błąd ewidentnie jakiś w grze, że pokazuje mi znowu tutaj. To jest znowu z grubsza to samo miejsce, co browaru. Jest jakiś błąd w grze. Ewidentnie. Trzeba wyjść z tego bałaganu. I zorientować się, co my tutaj mamy. Tutaj coś jest.
Jakiś nowy budynek. Jakaś tablica informacyjna. Hodowla bydła, bardzo proszę, jak trafiłem. Ale 60 aż potrzebujemy. Oj, oj, oj. I zostanie nam 25. Na falkę może nie wystarczyć. Jest tu coś? Czytaj. Niewysłany list do Majdy na pogniecionym papierze. Majdo, chcę, byś wiedziała, że Majdo, jesteś moją ulubioną osobą w Majdo, rozpaliłaś me serce i Majdo, nigdy nie poznałem tak pięknego jak ty i nic, nic nie potrafię napisać. No rzeczywiście, wyszło mu to z lekka nieskładnie. Te manekiny mnie denerwują, bo cały czas mi się wydaje, że ktoś nas atakuje. No nic, hodowlę bydła w ramach Święta Jule, czemu nie? No i co, zbudujemy. Dobrze. Niech będzie. Pal to licho. Okej. Rozmowa? No pogadamy już, pal licho. Z hodowcami. I said to take care. Did I not say to take care? Winfried, Bertham, you look dour for festival goers. I'm not dour, I'm furious. My fool of a son released the cattle we were raising for the feast. Just let them go. You let them go? Why? Would you believe it's because I am a lone wolf who says damn the rules? Would you believe I took them to the river for one last graze, but one of the cows looked at me strangely, and I got scared? That I believe. Do you want me to get them back for you? Take Bertham with you. Perhaps you can protect him from the terrifying cattle. Go on, love. Go with Abel. Very well. To teraz już. Where were you when the cow frightened you? Across the river. That-a-way. I'm not genuinely afraid of cattle. But the look in this one's eyes. I thought it might hurt me. No niech to przecież. Trzymajcie mnie, Zalaya. Wyzwanie, sprawa zaginęła, pije, dobra, jest poganiacz bydła. Póki czas. Perhaps this is an opportunity to overcome that fear you claim not to possess. Dobra. Bydło, bydło do domu. Mamy gdzieś płynąć, tak? O losie, trzymajcie mnie. Do celu zadania. Daleko tam mamy? No niby nie, ale tu hampro, tutaj na drugą stronę. This is where it happened. They shouldn't be too far. Good. Let's begin tracking. Szybko trzeba, bo za bardzo zamarudziłem. O, coś tutaj. Tutaj nic nie ma. Ojojoj, tu jest. Tu jest, no jest. Dobra, i będzie robota. Znowu będzie robota na dwa odcinki, coś czuję. Ojej, ojej. Wiecie co? Zrobimy to inaczej. Poszukamy sobie tego bydła
tak kompletnie w następnym odcinku, żeby na spokojnie. W ogóle jeden znaczek już mi zniknął, tak? Jakimś cudem. Dobra. W każdym razie, będziemy szukali... Czy nie będziemy szukali? O co i o co chodzi? A może da się? Tu widzę, jeden mi zniknął znacznik. Szybciej. Teraz się pokazał. Okej, tu mamy... A, tu jest lokalizacja, dobra. No już, cichutko, czujesz. Look there, Bretham. Another cow. And your first lesson. Jak się pospieszymy, to może... To może ten odcinek nie będzie za długi. Poluj na krowę, tak? Dobrze widzę? Jeszcze mi kurna wejdź w kadr, durniu ty! Szybciej! Co za durne bydle! Co tu się w ogóle, dlaczego, o co chodzi, co się dzieje? Dobra. Szlak by to trafił, teraz taki kawał wracać, tak? Jednak kurna... Bajki z kretynami w roli głównej to nie jest dobra rzecz. Bo kretyni to są kurna kretyni. Dobra, zejdź mi z tego konia. Gwint. Może tu kapturek poprosimy i cichaczem do niej. A to nie, co to jest? To jest nasz kurna człowiek, tak? Co to ma być teraz? No co to ma być? To miał być... Trzymajcie mnie, przecież uduszę. 250, 430. O, moje słabe serce. Gdzie to jest? Usuń znaczniki. Tutaj mniej więcej, tak? Dobra. To chyba
tędy sobie pójdziemy. Och, ludzie kochani. Ona tak ładnie patrzyła. This is daunting. Even domesticated creatures possess a worthy strength. And so, even in slaughtering and eating them, we must show them respect. I do not begrudge you your fear. Thank you. I begrudge myself quite a bit. I feel quite foolish. Bertha, tell me more about Maida. You're quite taken with her. Oh, yes. She's a remarkable person. Always makes me laugh. Amazing hunter. She's just so brave. Skill. Okay. Oh, yes. She's a remarkable person. Always makes me laugh. And an amazing hunter. She's just so brave. Skilled, strong, and you know, pretty too. You're fond of her. Imagine how she feels, huh? Fancied by a silly boy who's afraid of cows. I am no expert tracker, but even watching Sunan grants me insight. Seeing the way she follows trails. Trails? Well, I once stepped in manure and left my own prints through the house. Father was furious, and he did find me. You see, tracking is in your blood. Jest krówcia na dole, tak? Dobrze widzę. Jest, nareszcie. Now, learn to wield the bow. Arrow rests on the string. Pull it back. Breathe. Aim and release. You make a challenging thing sound simple. I hope you aren't too annoyed that you need to look after me today and clean up my mess. If anything, this is more relaxing a day than I have enjoyed in recent memory. Jeszcze coś. A jeszcze jedno. Tak, dobra, idziemy do góry. Pal to licho. Nie, tu trzeba... gdzie jest kruku? Cast about this land, my friend. Gdzie jest kruku? Usuń znaczniki najpierw. Dobra. Damy radę tak po skale? Nie mamy wyjścia. Pytanie, czy nasz towarzysz da radę? Kurde, znowu będzie długi odcinek, w cholerę. A nasz towarzysz idzie sobie kulturalnie boczkiem. Dobra, niech będzie. A gdzie... I see the last one. Well done. You are now a tracker. Bertham. Oh my goodness. Did you see that, Eivor? It took me a moment to believe it. Fine work, Kaufira. You have overcome your enemy. No, świetna robota. Co teraz? Chodź pan, gdzie tam się chowasz? It took me a moment to believe it. Fine work, Kaufira. You have overcome your enemy. That my new nickname? I will think on it. Collect the meat, then we'll return to the farm. Co? To już? Udało się? Thank you, Eivor. This part is tougher than I thought. Maida won't believe I've done this. Nor will my mother. No to w drogę, tak? Do osady, czy koniec?
Odprowadź Bertrama. Chodź, książę. Were you really scared by it? Bertham, were you really scared by a cow? That seems unlikely for a farmer's boy. Well, if I tell you what really happened, will you tell anyone? Never. It's to do with Maida. She's always saying I'm so soft and sweet and kind and lovely. All good things. It's terrible. Who wants sweetness? I want to be brave and manly. I thought if I let the animals go, I could hunt them myself and show her I was a good provider and strong. Then I took out did look at me. Damy radę? And I did get frightened. So that. No, Bertram, dawaj na dół. Ja na ciebie czekam. Widzisz ty, jak to można szybko? I took out my bow and the cow did look at me and I did get frightened. So that part isn't entirely false. There's nothing wrong with having a good heart. I'm sure Maida's fond of you because you're a kind young man. Thank you. I hope you're right. But all the same, I do intend to brag. Just a little. Okay. Chodź, Bertram. Dzieciaku. No, gdzie on tam został? Że się okaże, że będę musiał po niego wrócić. A ty płyniesz, Mieczysław? Matko jedyna. Trzeba do łodzi, no. No chodź. Och. No gdzie mi tu? Płynie, że tam do przodu. Jesteś tutaj? Chodź, dzieciaku. Nie denerwuj ludzi. Gdzie ty tam jesteś? To już koniec? Ale gdzie mam odprowadzić? Tutaj? Nie, to jest Birna, tak? To nie. Gdzie to było? Tutaj. Okej. Been anywhere interesting lately? Nie, innym razem. Oto jesteśmy. Bertram, did you? Winfred, I give you your son, Bertram, the Beast Slayer. The Beast Slayer! Oh, you should have seen me out there, Mother. I was a terror with an arrow. But I should go. Go? Where? I want to show Maida while the blood is still fresh. See you at the feast. No, młody musi się pochwalić. Thank you. Whatever you did out there, I'm pleased for it. No dobra, jest dostępny jako przeciwnik. O, i 140 żetonów zdobyliśmy, jak fajnie.
Dobra, słuchajcie, odcinek drugi wyszedł jak diabli, ale niech będzie. W następnym jeszcze mamy do zwalczenia to zadanie tutaj, co jest, jak to tutaj, zagubione piwo, sprawa zaginionego piwa. Trzeba to zrobić, póki mamy czas. I to święto Jule jeszcze obowiązuje, także no ciekawa co to zaginionego piwa. Trzeba będzie przegrać, zagrać i przeżyć. Mam nadzieję, że będziecie przeżywali razem ze mną, także oczywiście zapraszam do oglądania, do przeżywania. A tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia, cześć.